skupiają się na pomocy osobom bezdomnym. Dobre pytanie. Muszę teraz założyć, że się skupiacie. Niesamowita teza jest. No, dokładnie. Zawsze. Chyba każdy z nas najlepiej, żeby coś powiedział. Trzeba sięgnąć do konstytucji zakonu braćmniejszych kapucynów, żeby na te pytania odpowiedzieć. Proszę nie googlować odpowiedzi. Czyli muszą. Jest to wpisany nasz charyzmat, chociaż charyzmat zawiera się w czterech słowach, takich prostych, w takich czterech prostych słowach. Bratelstwo, miłość, czas. No właśnie. Bratelstwo, minoritas, modlitwa i apostolstwo. To są te cztery takie, o których mówi. To są bardzo szerokie. Ale patrząc na świętego Franciszka, zwracam się do świętego Franciszka, widzimy go wśród trędowatych, widzimy go wśród ubogich i sam zresztą stał się ubogim, będąc bogatym. To jest taki kierunek, który nam pokazał. Ale to nie znaczy, że kapucyni to tylko się zajmują ubogimi, bo tu zakon jest nieduży. Też zajmują się misjami, zajmują się apostolstwem szerokim tego słowa znaczeniem. Na pewno najważniejsze jest to, że jesteśmy zakonem kontemplacyjno-czynnym. Nie jesteśmy zakonem czynno-czynnym, nie jesteśmy zakonem czynno-kontemplacyjnym, czyli paciorek przed snem na koniec, kiedy już jesteśmy zmęczeni po pracy. Ale wszelkie działanie wypływa z modlitwy. Ja bym ubocy w tej przestrzeni naszej działalności apostolskiej bardzo ważni, błogosławieni szczególnie przez Boga, byli ważni dla świętego Franciszka, dla świętego Ojca Pio. Może szczególnie dla świętego Ojca Pio byli ważni chorzy, cierpiący. Myślę, że to kto na tym Ojca Pio to o tym wie. Ale dla nas również są ważni ci ubodzy i kapucyni, jak są w Krakowie od 300 lat, to na tą naszą furtę od 300 lat ci biedni zawsze przychodzili. Zresztą w naszym domu koloretańskim, jeśli byliście, to też święty brat Albert przyjął habit tercjarski, przyjął habit trzeciego zakonu. Więc to było takie miejsce też spotkań tych bezdomnych i ubogich. Więc do tej pory tak zostało, można powiedzieć. Mi się to tak kojarzy też rzeczywiście z tym odzwierciedlaniem Chrystusa. I rzeczywiście kapucyni mają to, że się Chrystus ubogi pokorny jest nawet najbardziej. To gdzieś tam też wstępując do kapucynów, jak pokazała się prostota i taka pokora, bo mnie później bardziej pociągała też Franciszka czy Chrystusa. Nie, że naszą drogą jest właśnie z tych wszystkich tego bogactwa Chrystusa właśnie jakieś takie skupienie się na jego pokorze i ubóstwie, nie? Bo to wtedy to może też jest. To jest chyba, ja sobie tak patrzę, ja różne rzeczy mogą robić, tak się tam w zakonie, różne tam etapy. A to, co robię teraz, będąc w dziele, dla mnie jakieś. Czuję się jakoś tak najbliżej źródła, jakby w tym, nie? W tych różnych moich, które były do tej pory, nie? Że. Oczywiście, że w tej pracy, znaczy w pracy, to już duże słowo, nie? Jakieś tam okazji spotkania, czy gdzieś byciu bliżej, nie? To. Czego najwięcej jakby otrzymuje jakby tak. To jest może trochę w świetle tego, co mówiłem, jakby, nie? Że to miłosierdzie jakby chroni przed poczuciem pewności siebie, jakby, nie? Czy przed tym takim. Myślę, że to jest taki dar dla mnie, Pana Boga, czy dar dla kapucynów, to osoby bezdomne, że dzięki nim możemy być bliżej jakby serca naszego powołania, nie? Jakby, nie? Że można tego bardzo warto się na tym jakoś wtedy się poświęcić. Jeśli świętość jest nierozerwalnie związana z Bogiem, to czy można być w cudzysłowie świętym bez Boga? Jak dwie postacie Taru, a Bourdieu z Juma Alberta Camus. Tak nie czytałem, że mówię też. Może bardziej, panie, czy można być dobrym człowiekiem, tak bym zrozumiał. Nie, no bo świętość, no, jeśli używamy już tego słowa, no to ona jakby zakłada jakby tą tajemnicę Boga. Bardziej chyba rozumiem, że
Być można być też dobrym człowiekiem, nawet lepszym może od tych cudzysłowie świętych, bez Boga, w tym sensie świętym Boga. Że można i nie można, w tym sensie, że jakby że już po śmierci okaże się, że to było z Bogiem, nie? Jakby oni staną jakby i zobaczą, poznają, nie? To, że oni jakby w swoim drodze życia tutaj jakby gdzieś no nie trudno powiedzieć tak, powiedzieć też całego spektrum powodów, kto się nie wierzyć, nie? Też może to być uzależnione od historii życia, nie? Czy gdzieś no różnie może być, nie? To no, się można, czy on tak to rozumie, że nie wierzy, ale myślę, że Pan Bóg i tak działa. On się o tym przekona gdzieś tam później. A że jest to możliwe jakby tak technicznie, nie? Że ktoś, nie będąc w kościele, nie przyjmując sakramentów, nie palił się Eucharystią, robi dobre rzeczy dla innych, nie? Gdzieś tam czasem bardzo je robi, nie? Czy bardzo jest zaangażowany, nie? To może być też tajemnica tej synchroniczności, jakby prawda, nie? Że Pan Bóg gdzieś daje tą łaskę na innej drodze. Nie odkrył tej, gdzieś to gdzieś różnych medów się w życiu nie spełniło, ale też jakoś tak naprawdę na końcu się okaże, że to Pan Bóg nie działał. Jeśli to jest prawdziwe, jeśli to była prawdziwa miłość, nie? Którą gdzieś tam on okazał innym, nie? No, są takie sytuacje, że jeszcze cię też dali poświęcić, czy jakoś, nie? Czy tą miłość do tego człowieka ma taką gdzieś. I ona jest coraz bardziej autentyczna też, nie? To jeśli Bóg jest miłością, no to on tam gdzieś go dotykał, nie nazwał go w ten sposób, nie? Ale gdzieś go spotkał w tym swoim przeżyciu miłości. Nie? Myślę, że po śmierci się okaże, że rozumie Boga, nie? Myślę, że jakoś tam się gdzieś podobnie na tym też. Kolejne pytanie takie na kolekcję. Jak i skąd wiedzieć, że żyję zgodnie z tym, do czego powołuje mnie Bóg? Dobra. Myślę, żebym powiedział, żeby trzeba słuchać innych. Tak w skrócie, tak najprościej jakby to mówię, zaraz to dobrze rozwiniemy jeszcze. Myślę, że trudno być tego pewnym, jakby słuchając samego siebie tylko. Gdzieś jakby wsłuchując się, nie wiem, to co się rodzi, myśla, wydaje. Sam tego nie ocenię, że tak właśnie. Myślę, że dlatego jakby tak ważne, bo Bóg powołuje zawsze w kościele to się, nie? To jest jakby to, nie? Że to nie jest jakby tylko między mną i nim, jakby przede wszystkim, ale w kontekście jakby, nie? Myślę, że te znaki potwierdzające, one przychodzą dzięki Kościołowi, nie? Znaczy dzięki innym ludziom, dzięki innym ludziom, nie? I jakby chciałbym się, że się rozwijać sobie to słuchanie na różne sposoby, nie? Takie najbardziej fundamentalne słuchanie to rzeczywiście, jakby, żeby rozwijać sobie umiejętność modlitwy z Pismem, ze Słowem Bożym. Nie? Życzycie, że naprawdę Pan Bóg też mówi, nie? To mówi, właśnie mówi w wspólnocie Kościoła, mówi przez Słowo, nie? Że da się tego jakoś tam nauczyć, przyjąć tą łaskę, nie? Że ja będę coraz bardziej rozeznawał, czy rozumiał, nie? Że Słowo Boże będzie mnie jakoś tam kierować, nie? Że mi potwierdzi, albo mi nie potwierdzi, czy właśnie pokaże mi coś innego. Czycie takie słuchanie, czytanie Pisma Świętego, Ewangelii, słuchanie. Na pewno słuchanie szerzej też tego głosu Kościoła, nazwijmy to, czego tych znaków, które się dzieją. Myślę, czy czasem rozmowy z kimś drugim, nie? Czy na konferencji właśnie, na rekolekcjach, nie? Czy gdzieś właśnie w jakimś tekście czytanym, nie? Czy w jakiejś homilii słyszanej, gdzieś tam dalej, nie? Po prostu słuchać też, nie? Czasem naprawdę Pan Bóg, jak człowiek ma w sobie to słuchanie, to daje mu w danym momencie, w danym kontekście coś, co właśnie mu jakby pokaże, czy on żyje zgodnie z tym zamysłem Bożym, czy nie, nie? Czy podoba się Bogu to, co robi w tym momencie, czy nie, nie? I Pan Bóg będzie nas gdzieś tam przemienił, prowadził. To może dotyczyć, myślę, że to życie zgodnie z tym, do czego mnie Bóg powołuje, może dotyczyć w ogóle wyboru, może momentu życia, z tego powołania, albo w ogóle tego, czy ja żyję w tym momencie, tak jak mi Pan, tak przede wszystkim, jak Pan Bogu podoba mnie w tym, co robię teraz, nie? I to słuchanie, nie? Myślę, że tutaj gdzieś
takim niesamowitym, się bardzo takim ważnym momentem jakby weryfikacji tego, na przykład jest też spowiedź moja, nie? Gdzie ja słyszę coś konkretnie do siebie, już bardzo, to w kontekście też tego, jakby takiego zmierzenia się ze swoją słabością, czy z moimi pytaniami gdzieś, nie? I bardzo wiele świata mi się pada w takiej sytuacji, taki jeden na jeden wtedy gdzieś, nie? Trzeba wtedy szukać dużo, gdyby się ktoś ma gdzieś tam wiele pytań, czy rozeznaje, nie? No to szczególnie wtedy no, gdzieś ta spowiedź się może zamienić, jakieś to kierownictwo, czy stałą spowiedź, nie? Gdzie ja szukam właśnie nie tylko odpuszczenia grzechów, ale jeszcze szukam tego światła, nie? Że chcę się podobać Bogu jakby. I dlatego jakby moje doświadczenie jest takie, że zawsze to przychodziło z zewnątrz, jakieś takie nie? Potwierdzenie, czy zmiana kierunku, nie? No, gdzieś dla nas w zakonie jest taki niesamowity dar tego ślubu posłuszeństwa, że pewne rzeczy po prostu dostajemy na tacy, jak to jest czasem może trudne do spożycia, jest tam do przyjęcia, ale jest jakby ta pewność też, że to działem tego niby tak sam nie chciał, ale po prostu to Boga jest, to on do tego gdzieś tam pomoże. Myślę, że takie jak możemy w naszym życiu szeroko to posłuszeństwo jakoś się realizować. To jest, myślę, że takie wejście do takiego ducha może posłuszeństwa, że ja chcę właśnie, nie? Jakby rozwijanie w sobie tego pragnienia życia zgodnie z wolą Bożą, nie? Jeżeli nie tylko pytam go jakiejś konkretnej może rzeczy, nie? Czy mam wybrać to, czy tamto, bo jakoś chcę to jakoś dopasować do mojego planu na życie i to nie wiem, to pytam, nie? Tylko jakby takie w ogóle otwarcie się, że ja, Panie Boże, w ogóle we wszystkim chcę żyć zgodnie z Twoim planem, czy z Twoją wolą, nie? Jakby takie otwieranie w sobie tej perspektywy życia właśnie na taki sposób, nie? No i wtedy człowiek też tą wrażliwość słyszenia tego głosu gdzieś tam daje, myślę. Panu przez właśnie osoby, przez słowo, przez wydarzenia daje też odpowiedź. Myślę, że to jest, żeby też, kiedy pytanie przychodzi do mnie, czy Pan, że to jest Boże, to co robię, to też Panu Bogu to zadać. I on na różne sposoby właśnie tak to już słuchając różnych odpowiedzi, może są odpowiedziałeś. Mm-hmm. A same piękne pytanie, każdej innej wersji. Czy można interpretować sny? Czy Pan Bóg może przemawiać we śnie? Czy zmarli mogą prosić przez sny o modlitwę? To w Piśmie Świętym już mamy, że do świętego Józefa przemówił Panią śniąc. Odpowiedź już jest w Piśmie Świętym. Wiadomo, że niebezpieczeństwo jest takie, że nie tylko Pan Bóg może przemawiać przez sen, ale też i diabeł. Więc pierwsza sprawa, to kto mi coś tutaj chce powiedzieć. Od kogo to jest? Czy to może być też ode mnie, moja jakaś podświadomość, moja jakieś upragnienie. Właśnie, trzeba to umieć rozeznawać jakoś. No właśnie. Też pierwsza rzecz to rozeznanie, tak? A to może jest święte obcowanie, więc kontakt z naszymi zmarłymi, myślę, że jest. My się za nich modlimy, a oni się za nas modlą. Czasem może być taka prośba. Często osoby, którym się przyśni zmarły tata albo mama, przychodzą na przykład dać nam mszę świętową, bo to jest jakiś znak, że trzeba się modlić. No niektórzy znowu tak rozeznają, że jak ktoś się na przykład przyśnie uśmiechnięty, radosny, to znaczy, że jest w niebie, nie? A to jest smutny, załamany, czy taki cierpiący, to trzeba się do niego pomóc. No to takie najprostsze wskazówki. No u mnie moja mama się właśnie też dzieliła ze mną takim świadectwem, że jej mama, moja babcia, śni jej się bardzo rzadko, od kiedy zmarła w 96 roku, ale jak się już śni, to zawsze się pojawia jakaś trudność. I babcia przyśniła się dwukrotnie, pierwsza z przed chorobą mojej siostry, druga z przed chorobą mojej mamy. I mama jakby już potem była nastawiona, że coś będzie. Babcia przychodziła powiedzieć, że będzie jakieś cierpienie, czy jakiś taki krzyż. Nie? I ja też bardzo wierzę w to, że no właśnie, zmarli sami za sobą modlić się nie mogą, my możemy modlić się za nich, ale oni też mogą błagać nam też jakieś potrzeby, czy potrzeby nas.
Ja miałam kiedyś też takie, z ojcem Pio związane, bo jak skończyłam studia i chciałam podjąć pracę w szkole. I pamiętam, że czytałam wtedy, to było takie pierwsze zetknięcie z ojcem Pio, czytałam biografię ojca Pio. No i tak mnie poruszyła. I pamiętam, że my wyszłam spać i miałam taki sen, że przyśnił mi się uśmiechnięty. Ale oprócz tego snu miałam też długi sen, że miałam rozmowę z panią dyrektor i dostałam pracę. I pamiętam, że rano się obudziłam i wołam do mamy, mamo, dostanę pracę w szkole. Jakie było moje, nawet o tym Pio zapomniałam, jakie było moje zdziwienie, że faktycznie za dwa dni dzwonią ze szkoły, tej, w której teraz pracuję, no i zaprosili mnie na rozmowę. No i dostałam tam pracę, najpierw to było tam na zastępstwo. No i pamiętam później, że koło naszej szkoły mamy kapliczkę, która jest tak jakby do naszej szkoły. No i tak było nie wiadomo, czy będzie dalej etat, czy nie będzie. No i tak myślę sobie, a to wejdę do tej kapliczki, pomodlę się. Jakie było moje zdziwienie, jak wchodzę, patrzę, pierwszy co, ogromny obraz ojca Pio. I akurat sobie się, kurczę, akurat jego. No i tak się zaczęła przygoda z ojcem Pio. Tak miałam sen. Tak myślę, że troszkę, czy faktycznie, jak teraz patrzę już po paru latach pracy, to tam widocznie nie mogę. I po tak, sługi. I tutaj też, no upomniał się, coś dał, ale powiedział mi za darmo. Słucham, czego się cały Pio. Także też wierzę.